Witajcie na kanale Postapokaliptycznie przez świat. Ja jestem Morden, a to jest moje EDC. Cykl programów, w których pokazuję rzeczy, które noszę przy sobie codziennie. Dziś obiecana recenzja latarki z Biedry za 5,99. Przez ostatni tydzień, odkąd opublikowałem film w sklepowych okazjach o tej latarce, tak jak obiecałem, nosiłem ją, testowałem, świeciłem, czochrałem. Klikałem w każdym wolnym momencie tym przyciskiem, ileś tam set razy był kliknięty, nic się z nim nie stało. Wyświeciłem cały komplet baterii, te, które były dołączone. Latarka świeciła cały czas, jakieś 10 godzin. Dioda się nie przepaliła, dalej działa. Teraz zady i walety. Jak widzicie, niby jest tu jakaś metalowa rurka, metalowy pierścień. Ale latarka generalnie jest plastikowa, jeżeli wam gdzieś spadnie, na pewno będzie możliwość, że gdzieś pęknie i się po prostu zepsuje. Drugą wadą na pewno dla mnie jest to, że jest zasilana trzema takimi paluszkami. Jeżeli kupicie sobie taki blister baterii, użyjecie trzech baterii, zostanie wam jedna. Będziecie musieli kupić trzy blistry od razu, żeby mieć taki równy zapas. Zaleta? No, jedna wielka zaleta, 5,99. W tym segmencie budżetowych latarek, no ciężko przebić tą latarkę. Ok, załadujmy baterię, strzałka w dół, latarka. Działa. No dobra, jak śpiewał kiedyś zespół Phil, jest już ciemno, więc idziemy poświecić na zewnątrz tymi latarkami i je porównać. To jest latarka z Tesco. To jest latarka z Biedry. A to jest latarka Energizer. Tu świecę sobie pod nogami latarką z Biedronki. Latarką z Tesco. I latarką Energizer. Latarka z Biedronki. I Energizer. Tryb oszczędnościowy. Mocny. Takie małe porównanie, jak widać. No, latarka z Tesco dalej jest do dupy, w ogóle się nie opłaca jej kupić, nawet jeżeli by kosztowała 5,99 jak ta z Biedronki, która jest całkiem ok. Najlepsza jest z tych latarek, które teraz prezentowałem, ta Energizer. Ma największy zasięg, ma jaśniejsze światło, no ale jest to latarka warta powiedzmy 5 dych, a nie 5,99, czyli 10% tej kwoty. Jeżeli chodzi o latarkę z Biedronki, no brałbym jak rolnik dotację. W tej cenie nie znajdziecie nic lepszego. To wszystko na dziś. Jeśli podobał wam się ten film, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie ominęły was kolejne. Do zobaczenia na szlaku!